Dzień dobry, nazywam się Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, jestem neurologiem. Chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, czym zajmuje się neurolog. Neurologia jest to dziedzina medycyny, która dotyczy diagnostyki, a także leczenia chorób układu nerwowego, ośrodkowego, a także obwodowego. Neurolog diagnozuje i leczy schorzenia takie jak bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci, różnego rodzaju zaburzenia ruchowe, drżenie, zaburzenia chodu, osłabienie siły mięśniowej i szereg innych objawów, które wynikają z dysfunkcji czy też z uszkodzenia układu nerwowego. Na czym polega badanie neurologiczne? Badanie neurologiczne składa się jakby z dwóch części. Pierwszą część stanowi wywiad, czyli jest to rozmowa, w trakcie której neurolog bardzo szczegółowo wypytuje o objawy, które występują u chorego, a więc dokładnie pyta, od kiedy te objawy występują, jaki one mają charakter, jak one się zmieniały w czasie. Natomiast w trakcie badania fizykalnego neurolog ocenia stan układu nerwowego poprzez ocenę siły mięśniowej, ocenę układu czuciowego, sprawdza odruchy głębokie, sprawdza koordynację ruchową, chód i na tej podstawie jest w stanie ustalić, który obszar układu nerwowego mógł ulec uszkodzeniu. Badanie neuropsychologiczne jest badaniem dodatkowym, które jest pomocne przede wszystkim w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych. Jest to badanie, które przeprowadza specjalista neuropsycholog, a więc jest to psycholog, który posiada dodatkową specjalizację z neuropsychologii. W trakcie takiego badania neuropsycholog wykorzystuje szereg testów klinicznych. Na podstawie wyników tych testów jest w stanie powiedzieć, który obszar mózgu wykazuje nieprawidłowości. Czy nieprawidłowości dotyczą pamięci, czy dotyczą funkcji uwagowych, czy one dotyczą bardziej zaburzeń orientacji wzrokowo-przestrzennej. I na podstawie takiego badania neuropsycholog może pomóc nam przybliżyć jakby rozpoznanie. Do neurologa warto się zgłosić, jeżeli obserwują Państwo u siebie utrzymujące się, nieustępujące mimo stosowanego leczenia bóle głowy, czy też jeżeli pojawia się nowy ból głowy, który do tej pory u Państwa nie występował, jeżeli występują zawroty głowy, jeżeli obserwujecie Państwo u siebie zaburzenia pamięci, jakieś zaburzenia ruchowe, na przykład drżenie czy też spowolnienie ruchowe, jeżeli występuje osłabienie siły mięśniowej kończyn czy też mięśni twarzy, jeżeli obserwujecie Państwo u siebie zaburzenia czucia skórnego, jeżeli pojawiły się trudności z chodzeniem, zaburzenia chodu, które występują na przykład tylko po zmroku, a także jeżeli pojawiły się dolegliwości bólowe w kończynach, takie o charakterze pieczenia, palenia czy też kłucia, szczególnie w obrębie kończyn dolnych. Podsumowując, neurolog jest specjalistą, który zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Jeżeli u Państwa wystąpi któreś z wymienionych przeze mnie wcześniej objawów czy też schorzeń, zapraszamy na wizytę do poradni neurologicznej w naszym ośrodku Unikardia Unimedica Uniestetica.